Cześć wszystkim, moi drodzy. Jesteśmy w Białymstoku, czyli tak naprawdę mieście położonym bardzo, bardzo na wschód. I tak sobie pomyślałem, że można byłoby tutaj zacząć nową serię na kanale, a mianowicie, czy warto sprawdzać restaurację po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler? Jest tego trochę na YouTubie, ja tego absolutnie nie ukrywam, ale warto dołożyć cegiełkę do tego szczytnego jakże dzieła i powiedzieć, czy ta restauracja, która tutaj się znajduje, która przeszła pozytywną opinię pani Magdy, jest warta uwagi. No to sprawdźmy dzisiaj Angelino w Białymstoku. Oj, to będzie piękny gryz. Jesteśmy sami. Ale jaja. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy w środku. Lokal nieduży. Raz, dwa, trzy, chyba cztery lub pięć stolików maksymalnie. Mamy tak, pierwszą kartę menu i dania dodatkowe, aczkolwiek oczywiście musimy sprawdzić, co my tutaj mamy. Pewnie jest taka sekcja, tak myślałem. Dobra, to zobaczmy, co mamy w środku. Vitello tonnato. 40 zł, polędwica cielęca podawana na zimno z dodatkiem sosu salsa tonnato i sałatą Cezar. Dobra, to na 100% weźmiemy dwie pozycje z menu Magdy Gessler. To bankowo. Jesteśmy sami. Ale jaja, tu nikogo nie ma. I wiecie, nie mogę też tak głośno mówić. Mamy przystawki. Czyli tutaj mamy zupkę na bazie prawdziwków i podgrzybków, natomiast tutaj mamy focaccię, oliwa, duże oliwki zielone, troszeczkę rukoli, no i oczywiście grzankę do tej zupy. Ładnie to wszystko wygląda. Dobrze, no to weźmiemy sobie taką jedną i zobaczymy, jak ona smakuje, focaccia. Bardzo grube ciasto, o to w tym chodzi. Nie wiem, czy damy od razu, zobaczymy też oliwa. Bo są oczywiście też różne style podawania focacci. Niektórzy podają ją trochę bardziej takim, w stylu bardziej chrupkim. Tutaj mamy ewidentnie focaccię na taką bułeczkę. Wezmę sobie, wezmę tak, jedną oliwkę. Oliwki bardzo dobre. Powiem, że są z goryczką. To są bardzo delikatne. Co do tej focacci, nie będę ukrywał, że mogłaby trochę inaczej dla mnie osobiście smakować. Jednak ja lubię, kiedy troszeczkę zachrupię. Natomiast tutaj, oj, a tych, którzy lubią ten styl, świetnie. Aromatyczna zupa z prawdziwków i podgrzybków z dodatkiem świeżego rozmarynu, kwaśnej śmietany oraz bagietki z gorgonzolą. Dobra, zobaczcie, zwiska wam pomieszam. Jak sami widzicie, to są pełne grzyby, to nie są żadne jakieś mikroskopy. Pełne, ładne, dorodne grzyby. Tutaj zresztą z Podlasia grzyby to naprawdę jedne z najdoskonalszych w Polsce. Oj tak, to musi bardzo dobrze smakować. Ła! Bardzo tłuściutka i bardzo taka agresywna, mocno wyczuwalny ten rozmaryn. Natomiast mnie interesuje, żeby wziąć takiego jednego prawdziwka. Oj, to będzie piękny gryz. Grzyby to polskie bogactwo smaku i bardzo się cieszę, że coraz częściej jest ona na stołach. Pomimo, że to kuchnia włoska, to fajnie, że jest takie nawiązanie. Zobaczmy teraz tę grzankę. Zupa. Bardzo, bardzo dobra. Naprawdę. Wiem, że dla niektórych ten smak tego rozmarynu może być kapkę zbyt mocny. Natomiast koniec końców, naprawdę doskonały smak tej zupy. I te z podgrzybków, i to no bajeczka. A sama gorgonzola niepożałowane w dużej ilości. To na początek z głównych dań wjeżdżamy, moi drodzy, nie z pozycji menu Magdy Gessler, a tutaj carbonara, makaron, spaghetti, guanciale, jajko, pecorino romano. Ogólnie wam powiem, z carbonarą dużo w swoim życiu nie miałem wspólnego. Nie będę mówił, że tutaj jestem jakimś, nie wiadomo jakim, fanem tej produkcji. Bardzo jajeczna guanciale tak naprawdę. Nie wybija się tak mocno. Ogólnie taka bez rewelacji. Tak wam powiem szczerze, nie smakuje mi to jakoś tak wybitnie. Jest bardzo mocno, mówię, jajeczna i przez to oczywiście carbonara musi być taka. O, widzicie, to jest taka jedna nabierka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pieprz młotkowany również się pojawia i chyba już wiem, o co mi chodzi. Chodzi mi, wiecie, chyba o co? O makaron. Bo jest dosyć mocno rozgotowany. Chyba tu jest to, co mam tak w głowie. Mamy to guanciale, czyli ten polik.
Zobaczcie, tutaj, tutaj. Nie, no naprawdę, jeżeli chodzi o składniki, czy ile go jest, to też nie możemy powiedzieć dużo tego mięsa. I co najważniejsze, zobaczcie, że nie zrobiła się z tego jajecznica, czyli ktoś w odpowiednim momencie wyłączył gaz, bo to jest ten najczęstszy błąd. Dobra. Ale to nie jest moje danie, nie do końca. Dla tych, którzy uwielbiają tę pozycję, to dajcie znać, co o niej sądzicie. Tak wyszło. No to otwieramy w takim razie, moi drodzy, menu Magdy Gessler. Makaron tagliatelle podawany z lekko pikantnym sosem na bazie pomidorów, pieczonego bakłażana, zielonych oliwek z pestką oraz ricotty salaty. Czyli mamy pozycję wegetariańską. Świetnie. Nie zawsze to mięso musi być w każdym jednym posiłku. Dostaliśmy nowy zestaw sztućców. Pachnie bardzo ładnie. Tak lekko winnie. Dobra, żebym się tego nie ubrudził i nie poparzył. Bardzo lekko pikantne. Ta ricotta, ona właśnie jest specjalnie tutaj podana, bo ona ma nam wprowadzić właśnie to takie ochłodzenie tej kapsaicyny, która jest tutaj naprawdę w małej wersji. Zobaczcie z bliska. Ricotta w takich cienkich plasterkach. Do tego mamy pieczonego bakłażana. To właśnie tutaj w Polsce jest to bardzo jakoś taka, nie wiem, niedoceniane warzywo. Porcja też nie należy do najmniejszych, a koszt tego dania to 35 zł, więc na temat cen nie będziemy się wypowiadali, bo dla każdego to będzie co innego. Przyjedzie tutaj Gates, powie, że to za darmo. Makaron al dente, absolutnie sprężysty. W porządku. Naprawdę w porządku. Weszliśmy tutaj o 15:30, może trochę wcześniej. Puściutko, nikogo, zresztą widzieliście. Teraz full house. Tutaj tylko siedzą dwie panie i mamy wolne dwa krzesła, ale to tylko dlatego, że mamy czteroosobowy stolik, a panie przyszły we dwie. Zielone jajki podawane na pesto na bazie świeżej bazylii, orzechu pini, z oliwek oraz parmezanu. Tak to danie wygląda. Ogólnie powiem wam, że jestem najedzony jak bubr. Takie gnioki, czyli takie można powiedzieć polskie kluski. I nie gonci, nie gnioci, nie gnioki. Gnioki. Po prostu gnioki. Dużo parmezanu. On oczywiście taką swoją dojrzewającą nutą wprowadza taką lekką orzechowość. To jest świetne. Same gnioki bardzo delikatne i moim zdaniem one są robione tutaj na miejscu. Zresztą no, według pani Gessler one również powinny zostać robione na miejscu, a nie kupne. Aczkolwiek kiedyś pamiętam, miałem taką nieprzyjemną sytuację w Poznaniu. Poszedłem do włoskiej restauracji renomowanej i później jeden z was napisał do mnie, że Dymitr, ale tam były gnioki kupne. Nie oznacza, że złe, ale po co jest to wmawiane ludziom? Naprawdę ma bardzo taki nieregularny kształt i nie wydaje mi się, żeby on mógł być zrobiony przez maszynę. A co do samego dania, no to jest mocno skropione cytryną. Przynajmniej taką kwasowość wyczuwam. Nie było to zrobione przy mnie, więc podejrzewam, że chyba tam w kuchni. I cytryna też bardzo dobrze z tym wszystkim gra. Ogólnie mocno bazyliowe. Ale nie przeszkadza, bo czasami z przyprawami można mocno przegiąć, a tutaj one są takie nawet dosyć delikatne, więc myślę, że to danie w szczególności paniom przypasuje. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu wydaje i możemy, co fajne, bo widzicie, na randach tego talerza mamy pieprz. Jeżeli komuś zabraknie pikantności, tak. Bardzo dobre, delikatne. Teraz deser. To nam cały czas towarzyszyło. Tego nie wiem, czy weźmiemy, ale inne dania mamy zapakowane, bo rzeczywiście dzisiaj była naprawdę włoska uczta. A czym lepiej ją skończyć? No najlepiej bardzo popularnym ostatnio deserem, czyli cannolo. To taki sycylijski deser w postaci takiej oto rurki. Wszystko jest nadziewane serem ricotta, a po bokach oczywiście tutaj akurat widzę, że mamy takie pistacje. Ja częściej się spotykałem z pistacjami nie takimi mocno tłuczonymi, a po prostu takimi jakbyśmy na desce rozgrzebali i wtedy po prostu wbili, bo ten ser po prostu to chłonie. Jest taka legenda niby, nie? Że w miejscowości Caltanissetta w IX wieku nałożnica Emira w hołdzie dla jego potencji stworzyła ten deser. Także miał sprzęt. Chrupkie ciasto.
Patrzcie, ja pokażę, jak ona jest chrupkie. Patrzcie. Naprawdę środek tego deserka to ten serek właśnie ricotta. Oj, fajnie. Wiecie, co jest najlepsze w tym deserze? Co ja najbardziej w tym lubię? Najbardziej lubię, że to nie jest takie mocno słodkie. Że w ogóle tutaj tak naprawdę ta słodycz jest taka delikatna. Bardzo dobry. We Wrocławiu w jednej restauracji, może ją odwiedzimy. Tam jadłem dużo lepsze, ale tu jest to bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre i duże. Bo czasami są te kanolo, takie kanolki, które nie są w hołdzie na, dla Emira, na jego potencję, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra. Dalej się delektujemy tym, bo to jest bardzo, bardzo smaczne, żeby było naprawdę mocne, mocno podkreślone. No, wychodzimy i widzimy się na podsumowaniu. Spróbujcie, jak nie jedliście. Naprawdę warto. Dobra, wychodzimy z restauracji po kuchennych rewolucjach i widzicie, co mam mówiłem. My nie marnujemy, broń Boże, tym bardziej, jeżeli jest to smaczne. Czy ta restauracja zasługuje na opinię, że warto tutaj przychodzić? Po pierwsze, ja osobiście uważam, że taki autorytet jak pani Magda, przy mojej opinii, to jest ktoś zdecydowanie, i musiałbym tutaj przeciągnąć to a do granic możliwości, większy szacunek i respekt budzi. Ja tylko mogę wam powiedzieć, czy mi, prostemu chłopakowi, czy to po prostu smakuje. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Jednakże, czy wróciłbym tutaj, albo jechał specjalnie, być może kiedy byłbym z okolic Białegostoku, to tak, ale na pewno nie jechałbym tutaj z drugiego krańca Polski, tak jak my na przykład z Wrocławia. Jesteśmy tutaj przejazdem, więc warto, bo to było po prostu zacząć. Najlepsze danie? Albo norma, albo to, co tutaj niosę, czyli te gnioki. Za dzisiaj, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i bardzo bym was prosił o to, abyście dali znać, czy warto takie filmy robić, albo napiszcie, jaką restaurację po kuchennych rewolucjach warto sprawdzić. Żegnam się z wami, trzymajcie się, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i na koniec oczywiście jeszcze jedna rzecz. Jak wam się podobają takie treści, to zasubskrybujcie. A czemu nie? Muszę znowu odłożyć, żeby wam powiedzieć. Subskrypcja, pierwszy, drugi film. Do następnego.